Radio KMY.pl. Myślenicki głos w sieci. Radio KMY.pl. Myślenicki głos w sieci. Witamy wszystkich serdecznie. Dziś, tak jak zapowiadaliśmy już na stronie i na Facebooku, rozpoczynamy cykl i w naszym studio po raz pierwszy gościmy bardzo, bardzo miłych ludzi, którzy zechcieli z nami współpracować i rozpoczynają w dniu dzisiejszym cykl, ale dzisiaj porozmawiamy o w ogóle ich początkach. Witamy Marka Stożka i pana Andrzeja Boryczko. Serdecznie witamy. Dzień dobry. Polskę za progiem. Moi drodzy panowie, skąd ten projekt się wziął i jak to się wam rozwija, bo rozwija się wam fenomenalnie z tego co wiemy. Projekt właściwie istnieje już dobrych kilka lat, można powiedzieć 10 lat, od kiedy pierwsze pomysły pojawiły się, żeby jednak tę Polskę promować, żeby ludziom pokazać, czy może nawet nie pokazać, ale jakby zasygnalizować sprawy, które warte są zobaczenia, które są po to, żebyśmy je mogli oglądać, podziwiać, a są w zasięgu zarówno czasowym, jak i finansowym właściwie każdego Polaka, każdego z nas. Stąd pomysł tytułu Polska za progiem. Ten próg to jest Polska, która jest tuż za naszym domem. Wychodzimy i widzimy coś. Coś, co znamy od zawsze, ale też coś, co jest dla nas nowe, bo się pojawiło nagle, bo jest to jakiś przypadek, zdarzenie, ciekawa postać, ciekawa osoba. Każda z tych rzeczy jest czasem warta, a wręcz zasługująca na to, żeby... Każdy człowiek, każde zdarzenie ma swoją historię. No, i tak, wy tą historię odkrywacie. Powstało to w ogóle stąd, że pewnego dnia przyjechali znajomi z Warszawy do nas tutaj, do Myślenic, i była to niedziela. Chcieli, żeby im pokazać coś, czego nie widzieli, a chcieli zobaczyć tu w Małopolsce. I pojawił się pomysł pierwszej takiej wycieczki. Pojechaliśmy dwoma samochodami. No, żeby to nie było, że to jest coś takiego zwyczajnego, więc wybraliśmy temat taki dość, że tak powiem, ważny, bo pojechaliśmy do Dębna, do Czorsztyna i do Niedzicy. Taką trasę oczywiście zajęła to tam niecały dzień. W niedzielę zakończyła się wspólnym obiadem w restauracji przydrożnej. I właściwie stąd pojawił się pomysł, że ludzie, którzy na co dzień są w danym miejscu, znają to swoje otoczenie znakomicie, nie zwracają na niego uwagi. Ktoś, kto idzie do kościoła, do którego chodzi od zawsze, od dziecka, nie zwraca uwagi na szczegóły. Bezcenne rzeczy, które się tam znajdują. Czasem są to unikalne na skalę światową wręcz, czy europejską na pewno, dzieła, które mają swój rodowód, które mają swoje życie, które warte są tego, żeby je zobaczyć. Zresztą widać nawet po samych Myślenicach, prawda? O tak. Chodzimy, tak jak to Andrzej mówi, w ciągle w te same miejsca, do kościoła, do szkoły, do lasu, nie wiem, no gdziekolwiek, i dla nas to po prostu jest, bo było i od dziecka tam chodziliśmy. Natomiast tutaj, jeżeli przyjdzie turysta... Nikt nie rozgląda się po ścianach, nie? Tak, nawet, a zwłaszcza turysta zagraniczny, gdzie na przykład fantastycznie to widać, ja mam okazję to obserwować w czasie festiwalu folklorystycznego, International Folk Meeting. No więc wszyscy są zachwyceni, zadziwieni naszymi zabytkami, naszym miastem. No a ja się dziwię, że oni się dziwią po prostu. No ale tak jest. Ale tak to jest. Idzie się przez rynek i widzi się ludzi, którzy sobie pod Tereską robią zdjęcie, czy pod Florianem, gdzie dla nas po prostu to jest rzecz, którą widzimy na co. Przechodzimy codziennie i nie zwracamy na to uwagi. No i podobnie właśnie jest z tą Polską za progiem. No myśmy nasze wycieczki, tak naprawdę, jak Andrzej mówi, mniej więcej zaczęli no 10-9 lat temu.
I w każdym bądź razie one były sukcesywnie wydłużane, bo najpierw one były bardzo krótkie. Ja pamiętam, tak, że pierwsza to chyba była Łapanów Leszczyna, taka nasza wspólna. Tak. I wtedy powstał pomysł tego, Polski, że to jesteśmy za progiem i to Polski. Hasło właśnie, i nie, to Polska hasło się progiem, narodziło nie? Wtedy, tak. Ono zresztą funkcjonuje od 4 lat w cyklu felietonów, które są na łamach sedna myśleńskiego miesięcznika przeze mnie pisane. Są to już trasy, które można by traktować jako swoisty przewodnik, choć nie do końca to jest przewodnik, bo jest tam wiele rzeczy, które wykraczają poza ramy przewodnika. Bo czasami niektóre nasze wyjazdy po prostu wymykają się, bo zwykle planujemy, jedziemy tutaj etap po etapie, Andrzej jest za to zwykle odpowiedzialny, zrobi to perfekcyjnie, jedziemy, ale się okazuje, że na tej trasie jest jeszcze przynajmniej 5 coś po drodze. Rzeczy. O kurczę, jaka ładna kapliczka, jaki piękny dworek, coś tego, więc trzeba się zatrzymać, trzeba wyjść, trzeba zobaczyć. Bardzo fajnie to jest, coraz lepiej to już jest zagospodarowane, w sensie, że dość często zdarzają się już tablice informacyjne, gdzie można o tym obiekcie przeczytać, no czasami powiedzieć, ale to, co właśnie Andrzej, tu rozmawialiśmy przed przyjściem do studia, na przykład jest fantastyczna ilość w tej chwili projektów takich współistniejących, na przykład Drewniana Małopolska i Podkarpacie, Otwarte Kościoły. Muzynka zaklęta w drewnie. Tak, to są wszystko rzeczy, które nas i mam nadzieję innych inspirują do tego typu wypraw. No i ułatwiają przede wszystkim, bo powodują, że w tym okresie wakacyjnym, szeroko pojętym, czyli od właściwie 1 maja do końca września, większość obiektów, które zasługują na to oglądnięcie, mówię tu o Małopolsce i o tym programie właśnie Otwartych Kościołów, mają raz, że opiekuna, a dwa, że są we wszystkie weekendy dostępne za darmo do zwiedzania. I taki opiekun raz, że pomaga w sensie... Tu wejdę słowo, ci ludzie, opiekunowie, o których Andrzej mówi, oni nie są przypadkowi, oni są stamtąd i oni wiedzą wszystko. Oni wiedzą wszystko o zabytku, plus wiedzą wszystkie lokalne historie. I które są nieraz ciekawsze niż ten zabytek. I to jest fantastyczna opowieść. Tak, bo to jest wtedy, a tu się pożar spalił, tak, a tu woda podeszła, a się powodzi. A tu posłuchajcie i tak dalej. I powiem tak, że ponieważ nam się często te trasy nakładają, to znaczy, no wiadomo, jasne, że jedzie się w jakimś kierunku, ale przy okazji, a zobaczymy, co się tu od ostatniej naszej bytności stało. Pani Małgosia, i więź się stworzyła już z tymi opiekunami na tyle, że po prostu są to nasi dobrzy znajomi i rozmawiamy z nimi na zupełnie innych płaszczyznach. Czasem kogoś nowego wieziemy, czy pokazujemy, bo czasem się zabierają z nami. Nie ukrywamy, że też w związku z tym czasami wchodzimy w miejsca, gdzie sklepki turyści nie wchodzą, bo one są albo remontowane, albo zamknięte, albo no zwykle nie, no tak na przykład udało nam się obejrzeć piękną zakrystię w jednej z cerkwi, gdzie zwykle za carskie zwrota nie jest nie wpuszczane. No my byliśmy dwukrotnie, także to też... Czyli należycie już do wybranych. Ale powiedzmy. To działa tak, że ja szczerze mówiąc zwiedzałem tę Polskę tutaj okoliczną, a zwłaszcza teren Beskidu Niskiego, który jest dla mnie skarbnicą nie do przejścia właściwie. Pod wieloma względami etnograficznymi, kulturowymi, no i też zabytkowymi innego typu, bo to nie są zabytki typu Wawel, czy typu jakieś tam imponujące ruiny, natomiast perełki, jeśli chodzi o architekturę drewnianą, jeśli chodzi o ikony, o te kultury, które dla nas wystarczy wyjechać kawałek za Nowy Sącz i jesteśmy w krainie właściwie prawosławia. We wsiach, których nie ma, o których kiedyś tutaj powiemy. Ale tak, chciałem powiedzieć jedną rzecz i to jest teoria, której się będę bardzo uporczywie trzymał cały czas. To jest, że nie ma właściwie miejsca, gdzie nic nie ma albo gdzie nic nie było. Tak. Bo nawet jeśli nie ma tam zabytku, to może było to związane z bytnością czy z działaniem jakiejś osoby. To jest to piękny widok. Czy to jest jakaś inna rzecz, która tam nawet miała zdarzenie losowe, które... Zdarzenie, które kiedyś miało miejsce. Oczywiście są miejsca, które się jedzie raz i się zalicza po prostu. Tak, i zapoznaje się z tym miejscem, ale są miejsca, które się wraca za każdym razem, chętnie. A jakie macie takie ulubione? Tym bardziej, mamy taką standardową trasę, która zresztą była jakby początkowa, ale na którą na przykład zabraliśmy grono z drugiego bodajże festiwalu folkloru. Tak. Panią z szefową UNESCO, można powiedzieć, tak.
Komisji do spraw etnografii właśnie i folkloru. To jest pani narodowości indonezyjskiej, ale mieszka w Hiszpanii. Była również tłumaczką. Państwa profesorstwo Krajków, którzy byli szefami IOFI, polskiej sekcji. My jako przewodnicy właśnie zabraliśmy w taką trasę sztandarową, to jest Binarowa, Bieg, ja jeszcze powiem, że w tym Troja. Roku właśnie o tej trasie, o tej dwa słowa za chwilę Andrzej powie, zabrałem swoich przyjaciół z Francji. Też po prostu byli zachwyceni. I to jest rzecz o tyle znamienna, że są to trzy perły, które naprawdę można pokazać każdemu. Kościół w Binarowej to jest obiekt, który... Zaczynam od Lipnicy może. No ja wiem, ale wtedy, no tak, w Lipnicy też byliśmy, ale... Bo ona jest po drodze i też się ją ogląda, bo też jest... Natomiast jest oczywiście tak, że te obiekty, które są na liście UNESCO, są cały rok czynne. Jasne. Tam można do nich się udać w każdej chwili. Natomiast jest to, powiedzmy, 5, czy 10, czy 20, czy pół godziny zwiedzania i dalej jakby nie ma pomysłu, ale prawda? Dlatego lepiej do pytania, jest jechać. Opowiedz właśnie o tej trasie naszej ulubionej. To jest taka sztandarowa trasa, która naprawdę jest każdemu, to jest 100 kilometrów, 120 do Karpackiej Troi, gdzie jest to obiekt, który burzy właściwie naszą wiedzę o Polsce, o naszej historii. Ale może od początku, po drodze jest Binarowa. Po drodze jest Binarowa, natomiast znaczy, ja nie chciałbym tu się rozwodzić, bo kiedyś opowiemy całą niepodobne. Natomiast jest to unikalne na skalę światową kościół drewniany z znakomitą polichromią, gdzie, ponieważ został umieszczony w przewodniku Pascala, to jest właściwie w programie wielu zagranicznych wycieczek. Między innymi odwiedzają go turyści z Japonii, z Kuby. Ja może powiem taką ciekawostkę, co właśnie mówiła pani Małgosia, która tam jest. Opiekuje się od zawsze. Tak, że jak 5 lat temu chyba projekt ruszył, prawda? Tak. Drewniana. Więc jak ona zaczęła tam, powiedzmy, swoją misję, bo tak to trzeba powiedzieć, słuchając jej, to jest jej misja. Więc wszyscy jej koledzy śmiali się, że po prostu jest w miejscu takim trochę na uboczu. No mówi, pod koniec sezonu poszła do laryngologa, musiała iść do laryngologa, miała drugie miejsce po Wawelu. 67 tysięcy sama po Wawelu, obsłużyła, proszę państwa. Bez jedna kasy, osoba? Bez biletów, tak, pani Małgosia, tak. Samodzielnie w pierwszym roku. Po prostu fenomen dla wszystkich. Mm-hmm. A dla równowagi, że tak powiem, w drugą stronę, 8 kilometrów dalej jest Biecz, który jest małym Krakowem, skądinąd skarbnica zabytków wysokiej klasy, gdzie Fara jest właściwie, jeżeli studenci nie mają, że tak powiem, straży przy bramie, to nie do zwiedzenia, bo nie ma zainteresowania. I kiedyś też właśnie pani Małgosia opowiadała, że wycieczka z Japonii, która była u niej, pojechała tam i po prostu nikt im nie otworzył, żeby zobaczyli. No więc to nie jest tędy droga, prawda? Polskę trzeba promować wszędzie. I tak wracając do tematu tego zaprogu, bo ja bym nie chciał się rozwodzić, ponieważ ta trasa będzie kiedyś naszym, że tak powiem, tematem na jakby całą tą audycję, to chciałbym wrócić do spraw bardziej ogólnych. I na przykład jadąc do jakiegoś konkretnego po drodze, znaczy po zabytku, który wiemy, który mamy w planie, po drodze zobaczymy znakomitej wartości figurę, kapliczkę, krzyż przydrożny. To są obiekty, które właściwie do tej pory są mało sklasyfikowane. Jeżeli są, to lokalnie bardzo, to gminy czy powiaty robią sobie własne wydawnictwa, są lokalni badacze, działacze, którzy się tymi kapliczkami opiekują. Ale są to wszystko rzeczy bardzo takie ograniczone terytorialnie, a jadąc w ten sposób, no zawsze można się zatrzymać, zrobić zdjęcie, popatrzeć. Są to często rzeczy, które też mają związek z jakimiś wydarzeniami. Tak, i przy okazji, co ja na przykład bardzo sobie cenię i bardzo lubię, nabywa się autentycznie żywą wiedzę, bo spotykam kapliczkę na przykład z oznaczeniami, których dotychczas nie znamy, więc trzeba to dotykać. Jakiego typu są to oznaczenia? No na przykład ostatnio mieliśmy taką bardzo ciekawą kapliczkę typu takiego jak gdyby posągu, prawda? Uważaliśmy, że były to znaki masońskie, tak, na początku. Tak. Zdziwiliśmy się, a okazało się, że... To są narzędzia męki w ten sposób oddane. Jezusa Chrystusa, tak. A były to przedstawione tak bardzo w dziwnej formie, absolutnie pierwszy raz, że tak ale powiem, naprawdę też spotyka się zupełnie unikatowe wyobrażenia pewnych znanych skądinąd postaci. Ja szczerze mówiąc zbieram wizerunki
świętego Jana Nepomucena, gdziekolwiek bym nie był, to fotografuję, zatrzymuję samochód nawet na skrzyżowaniu, żeby zdjęcie zrobić. Policja nas nie słyszy. ale doświadczyłem tego niejednokrotnie. Ale naprawdę są przez tak różnorodne formy przybierają te wizerunki. Ostatnio znakomite też przedstawienie, zupełnie pierwszy raz mi się zdarzyło i Markowi pewnie też spotkać, rzeźbę przedstawiającą Chrystusa wręczającego świętemu Piotrowi klucze. Tak. No po prostu nieprawdopodobna historia. I co jest jeszcze ważny przykład? Patrząc na te kapliczki, na przykład mamy obraz tych naszych, tu Myślenicki czy okolic. One są zupełnie inne, więc widzimy jak to się zmienia w zależności od regionu. Nie? Na przykład bardzo to jest widoczne, mimo że już 100 lat minęło, mamy w tym roku rocznicę, jest na przykład widoczność zaborów, że w zaborze rosyjskim bardziej krzyże, prawda, i ten, no oczywiście na wschodzie wiadomo prawosławie i tym podobne sprawy, natomiast u nas bardziej figura taka, tudzież kapliczka domkowego typu lub domkowe, tak. Natomiast podobne rzeczy właśnie, jeśli to pojawiają się w tej kulturze właśnie galicyjskiej i też niemieckiej, czyli Dolny Śląsk cały, ale są pewne takie enklawy, gdzie wykraczają poza te sztywne granice zaborów, które naprawdę do tej pory w terenie funkcjonują, to widać i po ludziach, i po zachowaniu, i po budowach, i po tym, jak w koło domów jest też, i to wszystko widzimy. Polska za progiem. Jaki jest wyznacznik tras? Czy te trasy rodzą się same z siebie, czy wsiadacie w dwójkę i planujecie? Jak to wygląda? Najczęściej planuję ja trasy. Marek mi to zostawia, ale zawsze akceptuje. To mamy dwa warianty na pogodę ładniejszą i brzydszą zazwyczaj. I obydwa są przygotowane na ten sam dzień? Na ten sam dzień. Bo to powiedzmy prognozy prognozami. W każdym telefonie jest inna prognoza pogody. Więc zawsze jednak przy wyruszaniu nawet często dopiero ta trasa jest zaklepana. Natomiast zazwyczaj te wszystkie główne punkty są jakby zaznaczone, bo one się musimy w tym czasie się musimy zmieścić. No właśnie do tego zmierzam. Wyznacznikiem jednego dnia. Właśnie, jednego o to mi chodzi. To też jakby pokutuje tu pewna dawna jeszcze z czasów propagandy sukcesu, gdzie Echo czy Dziennik Polski, już nie pamiętam, prowadziły taką akcję nie siedź w domu, iść na wycieczkę. I to były spotkania z przewodnikiem przeważnie w Krakowie i to były trasy wokół Krakowa. Podobnie propagował pisarz i przewodnik Stanisław Pagaczewski takie wycieczki właśnie z plecakiem za Kraków i inne. To pisał zresztą później w książkach. I jakby to wszystko spowodowało, że każdy ma właściwie własny próg. My jesteśmy w Myślenicach, więc naszym progiem są Myślenice i jakby punkt startowy. Ja pisząc felietony też zawsze się odnoszę do tego, co Myślenicanie znają, wiedzą, porównuję. Tak, i tutaj powiem, nawiążę do tego, co Andrzej mówi, że na przykład dużym, ale jednak zaskoczeniem było to, że na przykład początkowe te wycieczki, na przykład, bo nieraz my już nie możemy wysiedzieć w domu, jest zima. I już czekamy, dobra, dzisiaj tam dwa promienie słońca, jedziemy, nie? Jedziemy sobie. Też o długość dnia, bo to tak, jest zaczynamy tutaj od trochę bliżej, nie? I na przykład co się okazuje, że ten próg, to co Andrzej mówi, on jest naprawdę symboliczny, dlatego że na przykład byliśmy na fantastycznej wycieczce po najbliższej okolicy z cyklu Łazany i tutaj te okolice i jest naprawdę co oglądać. Jest naprawdę tak, co oglądać. Tak, na przykład trasa do Czterech Kopców, która tak pisałem. Osieczany, Gdów, następnie kopiec Dąbrowskiego. I później w Niepołomicach kopiec Gwardki. Albo na przykład naprawdę pierwszy znakomita, edukacyjna. Pierwszy przystanek w Nowej Hucie, tak jak byliśmy. I potem dookoła Kocmyrzowa, okazuje się 5 cmentarzy pierwszowojennych, masę zabytków. No to powiem wam szczerze, że chyba mnóstwo ludzi nawet nie wie, w jakich okolicach żyje. Tak, dokładnie tak. To znaczy ja wiem, że ponieważ od 4 lat jeździmy w 11 listopada na rajd, razem z motosportem myślenickim, starymi samochodami, tak? I oni zaproponowali nam jakąś taką trasę krótką dla tych samochodów, miejscami związanymi z historią, z pamięcią. I pierwsza taka nasza trasa to było właśnie kopiec Piłsudskiego w Osieczanach, potem był cmentarz Droginia-Banowice, cmentarz Wiśniowej i cmentarz w Kasinie Wielkim. Tak, to drugi raz było. Tak. I po drodze zatrzymywaliśmy się w tych cmentarzach, była tam krótka prelekcja na temat idei budowy tych cmentarzy i tak dalej. I
ludzie, którzy tam byli, no, nasi rówieśnicy i starsi, byli pierwszy raz na cmentarzu w Drogini, który tak naprawdę jest obiektem zabytkowym i wart dużo bardziej rozpowszechnienia ze względu chociażby na stan zachowania, czy na swoją jakby lokalizację, niż sam wszystko, które w każdym przewodniku jest. Również jest pewien próg, ten najbliższy, ale jednak, prawda? Tak, i każdy taki próg ma. I teraz jeżeli jedziemy na przykład do Gdańska, to Grzeszań ma swoje progi. Prawda? To jest po to. Ja jeżdżę też po świecie, bo ja nie jestem od tego, żeby tylko Polskę zwiedzać. Zwiedzam wszystko, co warte jest oglądnięcia i gdzie się da, to się udaje. Natomiast no, nie lubię opinii takiej, a spotyka się to u ludzi, którzy bywają, że tak powiem, i później mają setki zdjęć, się chwalą nimi przed znajomymi, gdzie to nie byli, że w Polsce to nic nie ma, że tu tak, nie ma. Bardzo nie niestety ma, często to się jest, to spotyka. To jest bardzo smutne, że tak jest. I ja kiedyś dawałem specjalnie porównanie właśnie na stronach, na Facebooku, na stronie i Polska za progiem, ale wcześniej na swojej własnej, że mamy pewne rekordowe rzeczy w Polsce, których to gdzie indziej nie ma. Bardzo, bardzo właśnie cieszymy się, że mamy sposobność tutaj opowiedzieć o tym, dlatego że myślę, że w kolejnym naszych spotkaniach przedstawimy to, o czym właśnie mówimy, że są rzeczy naprawdę, mówiąc kolokwialnie, hitowe. I tak jak tutaj Andrzej dwa słowa wspomniał o Karpackiej Troi na przykład, są miejsca, gdzie człowiek pozbywa się wszelkich kompleksów natury właśnie, że się, nie wiem, jest jakimś zaściankiem, czy coś, nie ma czegoś mój takiego. Kolega, jak tam zawiozłem go pierwszy raz, powiedział, nie mam już kompleksów do Włoch i do Grecji, bo to jest, Karpacka Troja to jest rówieśniczka Troi Homera. Znaczy, ja to dokładnie sprawdzałem, nawet miałem prelekcję u siebie na uczelni z tego tematu i okazało się, jak pierwsza cywilizacja, otomani Fizeszabon, wyprowadzali się z Karpackiej Troi, to homerowska działała jeszcze 100 lat. No od tego czasu. A kto o tym wie? Właśnie. No, są parę osób wie, ale niewiele. I też na przykład mało osób wie, że w ogóle wszelkimi działaniami w Karpackiej Troi kierował nasz krajan pan profesor Paweł Waldenowak. No proszę. Był tam konsultantem i mało tego, jest tam puszczany film, który można obejrzeć. Tam znaczy, jego... Zaczyna się właściwie zjadanie. Znaczy, tak, jest tam sala kinowa, gdzie można... A powiedzcie mi, bo na pewno śledzicie również po internecie, czy gdzieś istnieją podobne projekty do was w Polsce? Jest na Facebooku program... Czy tak brzydko powiem, czy ktoś kopiuje wasz projekt? Znaczy, raczej nie, bo generalnie te projekty, które są bardzo fajne, ale one opierają się bardziej na takiej turystyce pieszej. Mm-hmm. Są to bardziej górskie sprawy. Tak, albo stricte regionalne, czyli na przykład moje Bieszczady, czy tam... Czyli Polska za progiem jest unikalnym projektem. Polska za progiem jest dla wszystkich, bo każdy ten próg ma... Ja wiem, tylko mówię, że sam projekt, tak, powstanie, tak, wasza idea jest tak, unikalna. Jest unikalna, tak. I tak sobie myślę, że fenomen Polski za progiem polega na tym, że każdy jest w stanie coś dla siebie znaleźć, prawda? Bo my tak naprawdę zaczęliśmy, bo mamy taką wspólną pasję, działamy między innymi też w takim stowarzyszeniu Kruk z Galicji i no, może to zabrzmi dziwnie, ale na przykład remontujemy również cmentarze pierwszowojenne razem z kolegami ze Słowacji, Czech, Węgier, no i my Polacy. Ostatnio byliśmy dwa tygodnie temu na jednym z największych cmentarzy, gdzie jest pochowane 8 tysięcy żołnierzy Velkrop na Słowacji. I de facto Polskę za progiem oparliśmy na początku na zwiedzaniu pierwszowojennych cmentarzy. W ramach operacji między innymi libanowsko-łapanowskiej, więc zaczęliśmy te tereny właśnie wschodnie i tak dalej, ale potem właśnie ta Polska za progiem nabrała innych rumieńców. I to jest właśnie jej fenomen, że jest każdy w stanie. Nie ukrywam, że tutaj mojego ojca, że tak powiem, też no, nie można tutaj umniejszyć jego roli, bo on pierwszy mnie zaraził tymi cmentarzami z pierwszej wojny. Sam chodził, po nich rysował, bo to on wychowany był w Gorlicach. Ale że nawiążę do tego, co ty mówisz, że my na przykład robiąc to, tą Polskę za progiem, to nie wstydzimy się, że korzystamy właśnie między innymi z takich regionalistów, jak właśnie tata Andrzeja, tak, czy wielu innych, nie? Bardzo ważne. Tamtejszych okolicznych, tak.
ja mam ileś tematów, które, z którymi się zaraziłem na przykład w podstawówce. I jeden z takich tematów to była rzecz też, o której kiedyś tu będziemy mówić, to jest słynny most Stacha w Namirowicach. Powiem to kiedy indziej, nie chcę rozwijać, ale tego typu zasiane gdzieś tam rzeczy. Ja muszę to zobaczyć, muszę to zobaczyć. I są rzeczy, które na przykład Muzeum Zegarów, które dopiero o właściwie w 70. W 66 roku ono powstało, czy około, i wtedy już o nim było wiadomo, a tak. Wiedzieliśmy, że dopiero w tym roku. Oczywiście o tym powiemy, zawsze jest czas. Ale taki przykład powiem, że wchodzimy do Muzeum Zegarów Słonecznych, prawda, i dowiadujemy się, że to jest trzecia kolekcja na świecie. Nie? Czyli nie wiemy, jakie skarby mamy u siebie. Po Chicago i po Oxfordzie jest to trzecia kolekcja. Szukamy w okolicach Kielc kościoła, który wiemy, że jest. Andrzej ma oznaczony na mapie z 73 roku. Wchodzimy, mamy szczęście, bo kościół jest otwarty. Okazuje się, że on jest XIV-wieczny oryginalny. I nagle są tam odkrywane, bo to wszystko jeszcze te zabytki ewoluują. Odkrywa się, jeżeli są pieniądze, jeżeli są różne przypadki czasem, że tęk spadnie czy coś, odkrywają się warstwy wewnętrzne, pod spodem, nagle się okazują, przykładem jest kaplica naszej Matki Boskiej, gdzie w pewnym momencie zostały odkryte renesansowe właściwie malowidła pod spodem. Ja na przykład powiem, że dla mnie takim, że tak powiem, dość niewiarygodną rzeczą, którą odkryłem w Polsce progiem, jest na przykład konfesjonał wspomniany już Binarowej do spowiedzi rodzinnej. Dla na czym to polega? W życiu o czymś takim nie słyszałem. Naraz jest na raz? Tak. Ja się nie wyobrażam, że się działo w domu takiej spowiedzi. Teraz to się nazywa terapia grupowa. Ale naprawdę jest taki konfesjonalny, jest do zobaczenia. Nawet nie wiedziałem, że takie coś istnieje. No więc właśnie, No tutaj nie sposób pominąć sprawę ludzi, których się przy tym spotyka. Człowiek im dłużej jeździ, tym bardziej nabiera doświadczenia i spotyka się ludzi naprawdę otwartych. Nie ma, jeżeli się o coś zapyta, czy o coś zahaczy tam przy godnego, najlepiej miejscowych, i zacznie się z nimi rozmawiać o różnych rzeczach, czy wręcz czasem się na przykład podwiezie kogoś. Mm-hmm. Tak, ja podwiozłem kiedyś jedną panią i mówię, to jak pan chce na ten cmentarz, to teraz pan nie dojdzie, bo w międzyczasie te drogi się pozmieniały, pobudowały się domy, ludzie się poogradzali. Dawniej kapliczki, które stały na rozstajnych drogach, są teraz za ogrodzeniem, na działce. I czasem naprawdę ciężko zadbać swój charakter. Może opowiedz o słynnej pani z kluczem, bo to jest... I przykład właśnie, jechaliśmy do Krępnej, właściwie do Kotani koło Krępnej, gdzie jest przepiękna cerkiew łemkowska. Ja już nie byłem wcześniej, miałem przyjemność ją zwiedzić, natomiast ona cały czas ewoluuje w kierunku wzbogacenia, powrotu wyposażenia na właściwe miejsce, które było rozszabrowane w czasach propagandy sukcesu, bo wtedy były modne ikony. W każdym razie mówię, Marek, musisz to zobaczyć, jedziemy, ale tamten akurat kościół jest na tym szlaku otwartym, ale byliśmy już dość późno i była druga godzina, do drugiej są otwarte. My jesteśmy w drodze do tego kościoła, to jest boczna droga, a z góry jedzie pani, ma taki ogromny klucz na szyi zawieszony na rowerze. I Marek mówi, to już żeśmy pooglądali, bo pani z kluczem jechała. Było jakieś jeszcze około 1,5 kilometra z górki to było, prawda? Myśmy, ale mówię, jedźmy, chociaż zdjęcia z zewnątrz, fajne lapidarium obok tego zrobimy. Pojechaliśmy, robimy zdjęcia, za chwilę pani na rowerze wraca. Górę wraca z tym kluczem, albo ja zobaczyłam obcą rejestrację i sobie pomyślałam, że Państwo chcecie zobaczyć w środku. Naprawdę jest to przyjeżdżamy na absolutny koniec świata, do Lubli. To już jest praktycznie przedmurze Bieszczad. Mhm. Oczywiście kościół zamknięty. Już tak było dobrze po południu, sobota. Patrzymy, trzech panów krząta się koło kościoła. Klasyczne takie prace. Ładują konary na przyczepę. Tak, jakaś pani. No więc przywitaliśmy się. Ale bardzo. Dym z ogniska leci. Tak, poszliśmy wokół kościoła. No nagle jeden pan, taki najbardziej ubrudzony roboczo, podchodzi i pyta się, co my tutaj robimy. Nie? No mówimy, że się interesujemy zabytkami i tak dalej. A on mówi, a wiecie co? Mówi, dobrze się składa, bo jestem proboszczem. No i nawiązaliśmy tak wspaniały kontakt. Gość jest zresztą bohaterem kilku moich odcinków właśnie. Hodowca, pszczelarz. Hodowca, pasjonarz. Zrobił z naprawdę marnej, w sensie ilościowym, bo tam koło 800 osób parafii. Naprawdę prężny ośrodek, gdzie warto przyjechać nawet na to, żeby ryby położyć. I jeszcze opowiem o takim szczególe, ale to jest dla mnie bardzo ważne, nie? Bo tacy ludzie się
ludzie cieszą, bo na przykład tak. On mówił, że to jest niebywałe, że myśmy taki kawał przyjechali zobaczyć, kazał, zaprosił nas do kościoła, oczywiście kazał, poprosił, żebyśmy uklęknęli i na przykład powiedział, że nam specjalnie dla nas odsłoni cudowny obraz. Mało tego, ten obraz ma trzy hymny i on mówi, ja wam wszystkie trzy puszczę teraz, no, a idą na całą wieś, bo są głośni. Mogą się ludzie zlecieć, ale trzeba powiedzieć, że przyjechał biskup po cywilnemu. Także facet to ty grałeś tego biskupa, tak? Tak, tak, no nie chciałem być. Wojewódzkiego konserwatora zabytków z Krakowa, bo miałem wtedy rejestrację myśleniczką. Także to... A powiedzcie mi, czy macie sposób na sprzedaż takiego bakcyla innym? Bo w was jest tyle energii, w was jest tyle animuszu, jeżeli się słucha tych waszych opowieści, że chyba nie ma problemu, żeby zachęcić ludzi później do zwiedzania. Różnie to wygląda, bo bardzo często przy okazji takich spotkań, jak tutaj miłych czy prelekcji, wszyscy mówią, ale macie fajnie, abyście nas zabrali, a jak przyjdzie co do czego, to ten nie ma czasu, tamten, no życie jest jakie. No bo jest to jednak tak, trzeba wstać rano w tą sobotę, wcześniej w piątek jakoś... Nie mieć innych obowiązków. Tak, w piątek wykosić trawę. No. Uprosić żonę, że się nie będzie. Zrobić jakieś zakupy, być grzecznym cały tydzień, nie, to też kosztuje. No i ten, no i jednak trzeba ten. Ale kto był z nami, a parę osób było, to chyba nikt nie żałował, nie? I myślę, że nie musimy specjalnie namawiać i wracają ludzie, ci, którzy tak. byli, nie? I druga sprawa jeszcze, ponieważ, no, tak jak mówię, ten nasz próg jest długi. Długi bym powiedział, bo ja też jak jadę na przykład do Poznania, tam do znajomych, czy w ogóle do Poznania, żeby zwiedzić Poznań, to zwiedzam wszystko w okolicy i po drodze. No na przykład byliśmy też kilka razy przy okazji tam moich, że tak powiem, uczelnianych, na przykład w Lublinie też. I nie? Też po drodze, też co po się drodze. Da, taką trasą jedziemy raz taką. Jak jadę na wakacje, staram się raz do roku nad Bałtyk jechać, to też stale inną trasą, ona czasem trwa dwa, czasem trzy dni, ale jest według jakiegoś tam to jest planu. Ekspedycja, a nie trasa. Ale do czego zmierzam? I sytuacja później pojawia się taka. Podchodzi do mnie, czy dzwoni do mnie kolega. Mówi, słuchaj, wiesz co, ja mam konferencję w Zamościu. Powiedz mi, będę tam trzy dni, chciałbym coś zobaczyć. Powiedz mi, co tam mogę wiedzieć. Albo jadę do Kotliny Kłodzkiej. Na Facebooku odpaliliśmy, to bardzo dużo mamy takich. Takie właśnie, takie konsultacje indywidualne, że tak powiem. Czyli ludzie tego szukają i tak de facto ciężko im jest to znaleźć. Tak. Internet jest zupełnie nieprzyjazny, jeśli nie wie, czego się szuka. Tak. I dlatego to, co ja się staram robić właśnie na amach sedna i teraz chciałbym, szczerze mówiąc, noszę się z zamiarem wydania tego w formie książkowej, tych felietonów, z tego względu, że mam bogaty materiał zdjęciowy, którego się nie da tam przedstawić z racji, że raz, że to jest niekolorowe, dwa, że no, mały format, a pani Elżbieta Dzikowska wydaje podobną, znaczy inną rzecz, ale też z tego dalekiego świata się, tak, ale to jest Polska znana i mniej znana. Aha. Chyba dwa tomy wyszły, o ile kiedyś była tu prelekcja w domu Wreckim. Zresztą byłem trochę zbulwersowany właśnie wystąpieniem. Myśmy wymienili spojrzenia wtedy już. Bo zaczęła właśnie na temat binarowej i pewnie państwo nie wiecie, a to już było źle trafiła. Felietonie i mało tego, że wszyscy się na nas popatrzyli, tam, którzy temat jakby znali, więc to już nie tędy, nie te czasy. Natomiast cieszy, że są miejsca, które zaczęły żyć bardzo mocno. Takim miejscem jest na przykład Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach, tak. Gdzie naprawdę z racji tej, że raz, że to jest dobrze rozpropagowane, dobrze nagłośnione, jest, co ważne, przy obiektach tego typu musi istnieć infrastruktura jakaśkolwiek, bar, tak. Sklep z pamiątkami, jakiś punkt informacyjny, ewentualnie nawet czynny sporadycznie, typu weekendowego. Ale prawda? To jest właśnie ważna sprawa też, co Andrzej powiedział, bo te nasze wycieczki, wyprawy, operacje, jakby je nie nazwać, one mają też ludzką twarz, że tak powiem. To nie jest taka wyprawa, że broń Boże, nigdy nie uważamy się, że naukowców ani nikogo w tym stylu. To w ogóle nie o to chodzi. I to nie jest tak, że my jedziemy, zwiedzamy, dobra, teraz ten punkt. Nie. My mamy na przykład również swoje, że tak powiem, punkty obiadowe, nie? Gdzie jedziemy. Mamy na przykład w Lipnicy, jak jedziemy, nie możemy się nie zatrzymać. I zjeść lody u Szymona. U Szymona. Są najlepsze lody na świecie. No przepraszam za kryptoreklamę, ale... Nie ma problemu najmniejszego. Tak uważam, nie? Mamy restaurację, w której się tylko zatrzymamy, bo wiemy, że możemy normalnie, spokojnie, dobrze zjeść. To jest również ważne. A powiedzcie mi, jak planujecie taki wyjazd, jak się do tego przygotowujecie? Bo chcę tutaj zdradzić taką tajemnicę naszym słuchaczom.
Może by ktoś rozpoczął też takie przygody. Czy wy, wybierając trasę, uczycie się tego, co tam będzie po drodze, tak, czy to jest dla was zaskoczeniem? To znaczy, my chcemy zobaczyć to, czegoś my jeszcze. Czyli wybieracie konkretne punkty, jedziecie w konkretne punkty. Nie byliśmy jeszcze w mieście X. Tak, ale mówię, bo tutaj wcześniej mówiliście, że na przykład wyznaczacie trasę, ale zdarza się wam, że po drodze spotykacie coś, co was, co przykuwa uwagę, co was zatrzymuje. Symboliczna kapliczka. Ja, tak, czyli o tym na przykład nie wiecie, nie dowiadujecie się na miejscu. Tak, albo drogowskaz brązowy najczęściej. I na przykład, co mnie bardzo cieszy, i myślę, że Andrzeja, nas interesuje absolutnie wszystko. No bo powiedzmy sobie, że są dwa biegu, na przykład pięknie malowane domy w Zalipiu, a na przykład zrujnowany cmentarz pierwszowojenny, prawda? No to są dwa jakby bieguny, albo na przykład muzeum właśnie zegarów słonecznych i muzeum Łukasiewicza w Bóbrce, prawda? No to są dwie rzeczy. Po drodze na przykład Dolina Śmierci w Dukli, gdzie która, są czołgi, tak prawda? Naprawdę, no, Dolina Śmierci w Iwli, gdzie... Tak. Jest Dolina Śmierci kojarzona z Winnetu i ze Stanami Zjednoczonymi, a w Polsce funkcjonuje Dolina Śmierci w Iwli, gdzie była właściwie największa bitwa pancerna II. Czyli wybierając się w trasę, jeżeli ktoś będzie chciał próbować, najpierw się do tej trasy musi przygotować. To znaczy powinien, albo obraź sobie tak, punkt końcowy, czy ten jakby najistotniejszy. No nie, ja patrząc z punktu widzenia takiego zwykłego turysty, ja często widzę turystę, który idzie i ma przed sobą przewodnik albo książkę i porównuje to, co tam jest napisane z tym, co widzi. To jest duży chyba błąd. Na przykład ostatniej soboty. Tak. Jedziemy do Pińczowa, bo nie byłem w Pińczowie. W Pińczowie jest parę fajnych obiektów do oglądnięcia i jedziemy. No ale coś trzeba do tego Pińczowa dożenić, prawda? No i teraz biorę mapy, jedną, drugą, trzecią. Są mapy kompasu bardzo dobre. Tak. Oczywiście mapy na papierze, bo tam to widać tak inaczej zupełnie niż w internecie czy GPS-owo. Tak. I najczęściej są jakieś obiekty tam z czerwono zaznaczone, czyli warte zobaczenia, czy tam grodzisko. Grodzisko na mapie byśmy nie zobaczyli, a jakby nie to, że zatrzymaliśmy się fotografować kościół i pani akurat podjeżdża pani do kościoła i spotyka znajomego, też trzeba mieć szczęście, nie mówię, że nie. Spotyka znajomego i on się pyta, sama przyszłaś? Ona mówi, nie sama, przyszłam, tam wymieniła imię, ale on poszedł jeszcze na grodzisko, bo chciał się zobaczyć. A ja już wiedziałem, że to grodzisko jest, natomiast tak oznaczone było, że ciężko było trafić od tej strony, z drugiej akurat był drogowskaz widoczny. Tak się zdarza i to też jest do poprawienia wiele rzeczy, owszem. I ja do nich przepraszam, a gdzie to grodzisko daleko? Mówię, a to tego, a dojadę, bo też często ze względu na pewne rzeczy, no nie zawsze mamy czas na to, żeby iść dłuższy odcinek drogi, bo to akurat już będziemy w powrotnej, prawda? I on mówi, a nie, to jak się uprzecie, to tam wyjedziecie. No i wyjeżdżamy, okazuje się, największe, kurczę, właściwie w Polsce grodzisko tam jest. I nieprawdopodobne, no owszem, ktoś, kto o tym wie i sobie lotnią lata i zrobi parę zdjęć, da na fejsie, to czy w internecie, na stronie jest. Ale żeby go znaleźć, to musimy wiedzieć o jego nazwie, czy musimy jakoś wyselekcjonować, wybrać tę informację. I owszem, ja później patrzę na mapie, może tak, ale patrzę też czasowo, prawda? Tak. Musimy mieć w czasie. Musimy patrzeć, coś widno jeszcze, prawda? Coś zachęcam do jazdy w sobotę, a nie w niedzielę, z wielu względów. Przede wszystkim te kościoły, które nie są tak otwarte zawsze, najczęściej po wsiach są sprzątane. A jak są sprzątane, to są panie sprzątające miejscowe, które naprawdę są skarbnicą wiedzy. Nigdy nie odmówią. Wystarczy się zapytać i porozmawiać z nimi i tak znakomite historie, na przykład o kulturze łemkowskiej właśnie z Kotani się dowiedziałem od pani, która sprzątała, będąc wtedy wcześniej, przecież nie byliśmy razem, tylko ja byłem z żoną moją, która opowiedziała, najpierw nie chciała się przyznać nawet, że ona właściwie to jest, rodziców miała Łemków, tak troszkę stroniła od tego, ale jak zobaczyła, że ja swobodnie się poruszam w temacie, no bo człowiek nabiera, co by nie powiedzieć po tylu podróżach i tylu miejscach, i się otworzyła i naprawdę znakomite historie się jakby dopasowuje do tego krajobrazu, który jest. To tak działa. I to, co Andrzej mówi, na przykład biorąc kogoś z naszych znajomych, przyjaciół, czy nawet z rodziny, ja na przykład kiedyś wziąłem naszego kolegę i byliśmy już tam rzeczywiście, gdzie wrony zawracają, jak to się mówi, to było w okolice tam Lipnego i wsi, których nie ma.
No, spotkaliśmy tam na uboczu genialnego też człowieka, który okazuje się, że jako jedyny w Europie jeździ, bo w całej Europie jeździ trzech chyba, nie? Tak. Mają stowarzyszenie, remontują stare nagrobki, zresztą wokół miał dużo... Kamieniarką się zajął, a gość był jockeyem wcześniej, ma stronę, nazywa się Madzejewski Szymon, a stowarzyszenie Magurycz. I to działa naprawdę spontanicznie, z rewelacyjne osiągnięcia. W Polsce mało kto o nim słyszał, natomiast za granicą doceniany na wielu frontach. I historii, no i właśnie jechał mój znajomy z nami, on jedzie i tak się rozgląda, ja mówię, co ci tak dziwi, coś tak rozglądasz, mówi, ty, bo my od 5 kilometrów jedziemy przez jakiś skansen, ale tu normalnie ludzie mieszkają, nie? Ja mówię, nie, to jest wieś, nie? To jest normalna wieś, tu ludzie mieszkają. I ja mówię, tutaj takim, powiedzmy, w drugim obiegu naszym slangu, bo jak jedziemy, to taki nie trochę się slang tworzy, nie? Da się, to na przykład mamy takie powiedzenie, pojęcia różne, pojęcia jak na przykład gigantyzm zadupia, nie? Z tym, że tutaj to zadupie ma absolutnie pozytywny wydźwięk. Jasna sprawa. Że ono jest takie fajne, takie spokojne, takie sielskie, nie? A gigantyzm na tym polega jego, że ono jest po prostu no, takie nieogarnione i fantastyczne i świetne. No i to jest właśnie to. No, i ten gigantyzm właśnie za każdym razem przejawia się właściwie za każdym razem jest. Nie spotkałem się z żadną trasą, gdzie by coś nas nie zaskoczyło. I to jest najfajniejsze. Bo to, że my wiemy, że ja po prostu jakieś tam przygotowanie merytoryczne mam, troszkę z historii sztuki, troszkę tam z Marek z kolei z kulturoznawstwa, więc jakieś uzupełnienia jest. I jakby, no, czy cmentarze wojenne, które znamy i wiemy o nich mnóstwo, bo prelekcje robimy też na ten temat. Ale zawsze coś się trafi, o czym nie wiedzieliśmy. Czy to jakaś inskrypcja, czy jakaś historia w danym obiekcie, czy powiązanie z osobą, która jest nam znana skąd inąd. Tak na przykład poznaliśmy się przez psa, który na nas czekał z proboszczem w Łazanach. Tak. Który nam pokazał rzeczy też w kościele. Te historie mają dalszy ciąg, bo okazuje się. No myśmy i teraz Marek Ród Brzeziński, właściciel osieczania, tutaj nasz pan profesor Jan Brzeziński, swoje korzenie ma w Łazanach, nie? Mhm. No i ten proboszcz, od którego tam czasami mi się z nim kontaktuje, kiedyś do mnie dzwonił i tak, panie Marku, przyjechałby pan do mnie, bo znalazłem kapitalne materiały na temat burmistrza Myślenic, rotmistrza Dunina Brzezińskiego. I tak no to i to jest właśnie echo Polski za progiem, nie? Bo tak. Byliśmy u niego, porozmawialiśmy, wiedział, kim jesteśmy, czym się zajmujemy. Podobnie było odkrywanie historii nowszych, czyli tych naszych lotników, Henryka Harańczyka. To jest cała epopeja, dosłownie miałem też akurat, była to tematem konferencji. Tak, prezentowaliśmy w Niepołomicach, na Polach Chwały. No, chciałbym powiedzieć, że też to, że zdecydowaliśmy się na puszczanie, czy na to, żeby jednak iść na antenę z tą naszym projektem, było bardzo pozytywne przyjęcie naszych prelekcji, które już się odbyły. Były dwie w Myślenicach, one były tematyczne i jedna w Nowym Targu, która ten sam temat, ale po prostu opinie tych ludzi, którzy po prelekcjach nam przekazywali jakieś tam... To były bardzo naprawdę, takie sympatyczne. Naprawdę rzeczy, sympatyczne. Tak. Pani na przykład emerytowana nauczycielka w Nowym Targu powiedziała, że ona raz, że nie słyszała jeszcze, żeby ktoś w ten sposób powiedział i zachęcił do tego, żeby to oglądać. Ona sama już nie może, ale po prostu to, co usłyszała, to jej postawiło po prostu cały obraz przed oczami. Mhm. Ja wrócę do tego wątku jeszcze właśnie tej trasy. Najczęściej to początek był taki, że faktycznie z racji tego, że byliśmy w tym stowarzyszeniu, że jesteśmy w tym stowarzyszeniu Cruz Galiciae, to naszym jakby hobby były te wojenne cmentarze z I wojny światowej i one jakby były celem tym głównym trasy, czyli bo ponieważ one są tutaj rozsiane w liczbie no kiedyś 400, teraz troszkę wszyscy mniej. Wszyscy na to dziwnie patrzyli, jak mówiliśmy, że na przykład odwiedziliśmy w sobie 7 cmentarzy. No ale jest tak, że często na przykład w jednej nie, to są 3-4 obiekty, ale jak gdyby to były jakby te punkty końcowe, prawda? Mhm. Czasem to jest tak, że one leżą w różnych miejscach, że to wymaga na przykład jeden taki cmentarz wymaga całodziennej trasy, tak jak na przykład na Rotundzie. Tak. No, jeden z najpiękniejszych obiektów, o których osobno były tematem właśnie naszej prelekcji w tamtym roku, cmentarze w krajobrazie Magórskiego Parku. Ale są też wtedy po drodze się dopasowuje rzeczy.
to możemy zrobić, to możemy, to zdążymy, a tego to już nie, to trzeba inną trasę już i zawsze się jakoś to zakomponuje. Najczęściej jest to jakaś pętla, tak, nie teraz, jest to teraz tak, już rewolucja nastąpiła tak, że już planujemy właśnie, a no to dzisiaj, znaczy dzisiaj na trasie mamy na przykład tam 6 drewnianych kościółków, nie? Bo tak akurat no, są. Nie, czy powiedzmy no, no, jakieś muzeum, tak jak te zegary, coś. W każdym razie chodzi o, generalnie tak jak powiedziałem, nie ma rzeczy, które by nas nie interesowały. No. Są rzeczy, do których wracamy wielokrotnie, są rzeczy, które raz zobaczymy i jest okej. Powiem tak, że ja faktycznie zaczynałem tę turystykę tu po naszym terenie, kiedy na przykład do Wapiennego odchodził jeden autobus rano, a wracał wieczorem. I tyle. I powiedz, albo, kiedy to było. To był, no, często, dla mnie to akurat nie tak dawno, na przykład 78 rok. A, no, to faktycznie. No, ale gdzie naprawdę nie było co zjeść, nie było, czy, no, było po prostu dużo problemów komunikacyjnych, nie mówiąc o telefonie komórkowym czy GPS-ie, bo czegoś takiego w ogóle. Ale i teraz jest problem, bo czasem się ustawia jakiś adres i to się okazuje, że tej drogi nie ma, bo że płot jest zagrodzony na przykład pod napięciem, bo się tam pasą barany i się do tego cmentarza trzeba czołgać tak jak saper po mokrym gruncie. No, tak. A powiedzcie mi tak, bo mówiliście, że to już jest dobrych kilka lat. Jak postrzegacie, bo na pewno wracacie w miejsca, które byliście dużo wcześniej. Tak. Jak w tej chwili, jak w tej chwili odbieracie w ogóle ochronę zabytków? Różnie to bywa. Czy jest lepiej, czy jest gorzej, znaczy, czy jest tak samo? Jak to wygląda? No, ja tutaj znowu wrócę do tematyki cmentarzy, bo najłatwiej mi się jest poruszać po tym temacie, dlatego, że jest teraz okres, kiedy właśnie te obchody stulecia, wybuchu pierwszej wojny, teraz zakończenia pierwszej wojny, ta pięciolatka spowodowała, że pewne instytucje też zagraniczne, typu Czarny Krzyż z Austrii, czy inne, przeznaczyły, czy Unia, środki unijne na odnowę tychże zabytków. I wiele powiatów czy gmin napisało programy pozwalające na renowację tych obiektów, tych cmentarzy. Bardzo dużo odzyskało swój blask. Nie mówię tutaj, że wszystkie są dobrze zrobione, bo część to była taka troszkę samowolka odnawiana. Niektóre są po prostu zrobione tak, żeby były żeby ładne. Były ładne, nie nawiązując do swojego pierwowzoru. Natomiast do tej pory teraz cały czas jest właśnie na przykład w Długim cmentarz odbudowywany, który po prostu kiedyś odbudowało go koło łowieckie, bo on tam był, to był teren właśnie Magórskiego Parku, gdzie właściwie te wrony zawracają, nic tam nie ma więcej, to wsie, których nie ma. Zresztą tak nosi tak, tytuł. Tak, i wsie, których już nie ma, kiedyś opowiemy, bo to naprawdę jest temat super, nasz hitowy taki. Ale teraz właśnie są prace, czy cmentarz w Łużnej, który jest największym cmentarzem. No ale to jest inwestycja. To jest inwestycja, ale gdzie Gontyna, która przetrwała jedną wojnę tak naprawdę, bo to w czasie wojny były pierwszej budowane. Drugą wojnę została spalona przez lumpów, bo tam siedzieli i palili kurczę ognisko. I dopiero trzy lata temu cały cmentarz został budowany. Ja powiem tak, z moich obserwacji, myślę, że Andrzej zgodzi, na pewno dużo zależy od gospodarza. Terenu. Tak, niezależnie czy jest to proboszcz, czy jest to świecki, bo na przykład mamy fantastyczny przykład, dla mnie no książkowy, encyklopedyczny, przykład w Nieprześni, gdzie cmentarzem pierwszowojennym opiekuje się 80-letnia pani. Ale ona się nim tak opiekuje, jej ojciec się opiekował i przejął. Że można by do niej wozić wycieczki muzealników, konserwatorów, żeby ona ich uczyła. Ona została doceniona, bo dostała z ministerstwa order Czarnego Krzyża, tak, z Austrii. Ona co dzień rano chodzi na cmentarz, patrzy, czy jest pod górę, ma dość kawałek. Tak. Teraz jej wnuk pomaga, koszą tamten cmentarz. Prostu... Nie, on jest nieduży obiekt, natomiast jest w stanie super. Bardzo ładny. Mało tego, prowadzi książkę pamiątkową. Tego jest o niej film w internecie, jest film, państwo chcieli na YouTubie. Nie żadną tajemnicą, pani Irena Saława. Tak. Można też ją na stronie internetowej wygooglować. Natomiast no, to jest właśnie przykład ludzi, którzy angażują się w ten próg swój, co za tym progiem mają. Nie zostawiają tego. Mało tego, służy ona do domu, nas prowadzi, herbata razu, wszystko opowie od zera do tym. I codziennie ma placek? Tego nie wiem, ale co dzień jak przyjeżdżamy. No, ale w każdym bądź razie, i co jest ważne, że ci opiekunowie, ci ludzie, ci proboszczowie, świeccy i tak dalej,
chcą coraz częściej to sprzedać. Sprzedać w sensie opowiedzieć, pokazać, nie zamykają tego, nie zabijają dechami, nie? Ten proboszcz z Lublin przykładowo. Tak, tak, ale opowiedzą o tym chętnie, nie? Rzadko się zdarza, żeby ktoś się postawił okoniem na, że nie chce, nie wpuścić. Nie, no chyba się nie zdarzyło, nie pamiętam, nie? Czasami, no bywa to jak ostatnio pan kościelny. No, nie, ale to nie nawet nie wiem, żeśmy weszli, kościelny. Bo tak nie miał wyboru. W każdym bądź razie ta świadomość jest coraz większa. I natomiast wracając do tej ochrony zabytków, no jest to różnie, bo ja się spotkałem, na przykład tu niefajny to jest dla mnie, ale zupełnie. Nie chcę wymieniać miejscowości, tak, ale jest na przykład jakieś, znaczy nie jakieś, tylko konkretny sanktuarium Matki Boskiej, jest jakiś tam ośrodek kultu, mhm, grota, rzeźba, a 50 metrów obok jest cmentarz wojenny, na którym są pokrzywy, zarośnięty, nieoznaczony. Po prostu, żeby zdjęcia zrobić, to trzeba było sobie najpierw wydeptać, a jest to też nekropolia, prawda? No i też na przykład na co często zwracamy uwagę, że na przykład jest piękny, zabytkowy, drewniany kościół, na przykład oklejony kolorowymi plakatami na przykład, nie? Co burzy, nie? Ja tu w ogóle jakby no troszkę, nawet człowieka, który robi zdjęcie danego obiektu i później musi tak kadrować, żeby nie wyszedł kurz na śmieci, czy kupa znaków drogowych, których jest tak, autentycznie przerost do tego, słup energetyczny. Ja na przykład robiłem do katalogu tego do przewodnika między Gościbiem a Gościbią. Kapliczki, nie wiem, naprawdę gimnastykę, żeby zrobić. Uważam, że powinien być jakiś przestrzeń ochronna wokół obiektów, przynajmniej tych, które są już uznane za zabytkowe, czyli od tych 50 lat w górę, powinny one być inaczej traktowane. Nie powinna być żadna samowolka tam robiona. Dzisiaj czytałem, pani w Hiszpanii sobie odnowiła jakaś w kościele 14-wieczną rzeźbę na własnym polichromie, wygląda jak z odpustu rzeźba. No, a dla równowagi powiem na przykład o panu, który ma legalnie na swojej działce w ogrodzie cmentarz pierwszowojenny, bo tak dostał działkę po dziadku i, no i chciał tuje posadzić, żeby posadzić rano nie widzieć cmentarza od razu. Wyciąć, no i o mało nie został aresztowany i skazany. Mało tego, gmina nie chciała odkupić, bo on to ma dosłownie wewnątrz posesji. Rozumiem, no. Bo odkupiłaby samą powierzchnię cmentarza, to nam opowiedział gość, mój panowie, kurczę, to jest strup, to mój ojciec miał strupa, przepisał na mnie tego strupa, a dziadek to dostał jak z nadziału, jak szła Armia Czerwona, jeszcze tam Kirkut był, tylko już to przy ujściu Raby do Wisły, już to woda zabrała ten Kirkut, więc ma jeden problem z głowy, natomiast ten drugi ma, kazali mu wyciąć te tuje, no to pnie zostały, widzieliśmy te pnie obok, nie, ale też no znakomite tak, historie się... Czyli widzicie, widzicie Polskę taką, jaką nikt nie widzi. Dlatego jeszcze tak, wracając do tematów tego powrotu. Ja, ponieważ piszę te felietony do sedna, mam tematów z lat nazbieranych, ale nie mogę pisać poradnika z trasy, którą przejechałem 5 lat temu czy 6, bo jednak ewoluujemy, ona się zmieniła. Pojawiły się nowe obiekty, nowe przystanki. Tu się nie da tędy wjechać, tu jest nowy most, tu jest objazd, inna droga. I ja muszę przed tematem przejechać, przynajmniej żeby zobaczyć, co się zmieniło. Czy godziny otwarcia na przykład są takie same, czy jeżeli jest dany obiekt, ale to rzeczy. Andrzej mówi i to jest dla nas też fajna sprawa, bo my na przykład na pewno rzeczy czekamy, nie? Mhm. Ja z uporem maniaka wracam, bo ja kocham to miejsce, do tego kościoła w Binarowej. On był w 2010 roku bardzo mocno zalany. Mhm. Jego sukcesywnie odnawiano, remontowano i my za każdym razem tam będą coś nowego. Na przykład Marek dopiero za piątym razem zobaczył kaplicę aniołów stróżów, która była najbardziej, że tak powiem, zagrożona, ucierpiała, a tam jest jedyne przedstawienie aniołów z wąsami w zbrojach husarskich. No. Ta Binarowa to naprawdę jest... Więc ja po to tam jeździłem i ta pani Małgosia mówi, pani Marku, jeszcze nie teraz, jeszcze bo tam nie ma, ale widać, później jak byliśmy z panią właśnie Carmen, to powiedziała, że już na dniach wrócą wszystkie obiekty. I ja w końcu pojechałem teraz ostatnio i bach, są anioły z wąsami, no i w końcu zobaczymy. Dobra, to teraz na koniec, bo niestety musimy się zbliżać pomalutku do końca. Powiedzcie mi, czy podkusiło was kiedyś, żeby policzyć, ile przejechaliście kilometrów za progiem? Nie. Ale to będą dobre tysiące. No, myślę, na pewno. Będą, tak, na pewno. Będą. Z tym, że mówię właśnie, bo ten próg to jest jeden, to jest ten, który wyjeżdżamy tu w dwójkę stąd, ale Marek jadąc gdzieś
swoim, że tak powiem, znaczy, na pewno... interesie, czy ja w swoim ten próg sobie robię teraz właśnie. Oczywiście nie jeździmy co tydzień, zima zwykle wypada, nie, czasami wiadomo, są sobotnie imprezy rodzinne i tak dalej, ale ja kiedyś liczyłem, chyba to było pod koniec zeszłego roku, wspólnych wypraw mamy 84. Makabra. Jesteście dobre, stare małżeństwo. Chyba tak. To teraz jeszcze trzeba wasze drugie połówki chyba ożenić z sobą, skoro wy jesteście. Czasem jeździmy w czwórkę, tak. Czasem bywa, że też właśnie jeździmy w 5 czy w 4 samochody. To nie jest tak, że to jest nasza... ale nie, poprzednie lata było więcej, teraz co się tak zaczyna wyrusza. Chociaż nie ukrywa, może to nieładnie zabrzmi, ale my chyba najwolimy jednak na przykład, bo doskonale się we dwójkę rozumiemy, nie? Nikt nigdy nie narzeka, nie? Czasami ktoś nie lubi cmentarzy, coś tego, a my po prostu jedziemy i to wszystko działa, nie? Dobrze. Dziękujemy wam serdecznie za ten pierwszy odcinek wprowadzający. Myślę, że nasi słuchacze nie będą mogli się doczekać kolejnych. Może tak. Nie, no ja jestem tego wręcz pewien, więc mamy tutaj obietnicę od obydwu panów, że będziemy widzieć się raz w miesiącu. Największą przyjemność. Zapamiętajcie, drugi wtorek w każdym miesiącu o 19 widzimy się i słyszymy tutaj. Obiecujemy, że będziemy dzień wcześniej przynajmniej zapowiadać, jaki będzie temat, zgoda? Oczywiście, jak najbardziej. No, i tak, żeby nie było niespodzianką za dużą, bo za duże niespodzianki są za ciężkie. Na dziś serdecznie dziękujemy za przybycie. No i co? Widzimy się za miesiąc. Z największą przyjemnością. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Gościli u nas dzisiaj Marek Stożek i Andrzej Boryczko. Do zobaczenia, do usłyszenia za miesiąc, w drugi wtorek każdego miesiąca. Dziękuję.